Siemano, w końcu jestem na wizji po kilku tygodniach przerwy z okazji Halloween. Halloween to jest mój ulubiony okres świąteczny, powiedzmy, bardziej niż nawet święta, niż nawet moje urodziny, przez ten cały klimat, jaki jest tu robiony. Nie mieszkam w Polsce, więc tu, gdzie mieszkam, jest o wiele bardziej Halloweenowo i uwielbiam te tanie dekoracje, te wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą. O mały włos miałem sam Halloweena, bo mnie zaatakował ten wredny wirus, który krąży wokoło. A wujek się jeszcze tam nie tego, więc mnie zaatakował, sprzątnął mnie z nóg, ale udało się przeżyć, więc jestem. No, i co za tym idzie, zawsze co roku Halloween obchodzę poza życiem rzeczywistym, obchodzę go w grze. I co roku świętowaliśmy w Warcrafcie. Każdy, kto gra w Warcrafta, wie, jak wygląda Halloween. Kto nie wie, może zobaczyć się za mną, jak to wygląda. Lubię ten klimat naszego bezgłowego jeźdźca. Pokazuję tam figurkę specjalnie, żeby wam pokazać, że mam. Ale też jakoś się nie wypucowałem specjalnie, bo mam też dzieci, więc skutkiem ubocznym posiadania dzieci jest na przykład to, że mój Headless Horseman nie ma miecza, bo ostatnio mi Tymek go złamał. Muszę przykleić. Ale nie o to chodzi. Chciałem po prostu podzielić się z wami tą radością, że w końcu jestem wśród żywych i że będę świętował teraz święto zmarłych, Halloweenowo i że w grze. Mimo tego, co Blizzard teraz przychodzi, tych wszystkich problemów i tak dalej, dalej próbuję grać w tego Warcrafta i jakoś siedzieć w tej grze, bo nie mam nic innego, co by mnie przytrzymało, ale Halloween Warcraft, Headless Horseman, zawsze biegnę do Brilli i robię te różne tam mini questiki, które są. Mimo że wszystkie questy już mam zrobione i jakoś się nie szaleję co roku, to lubię się zalogować w Halloween do gry. No nie wiem czemu, po prostu klimat mi mega pasuje. Pobiegać sobie po Brill, popatrzeć na wszystkie dynie, porobić te mini gierki, natuc Headless Horsemana kilka razy, nawet jeśli mi już nic nie da. Ale ostatnio, znaczy nie ostatnio, gdzieś w marcu oddryfowałem trochę od Warcrafta, nie przez to wszystko, co się dzieje w firmie, ale przez to, że Shadowlands tak mega zsie. I zacząłem sobie grać w końcu po latach w Red Dead Redemption Online, w sumie głównie, bo story zrobiłem tylko troszeczkę. No i więc mówię, wow, Halloween w Red Dead. Spróbujemy, no to są dwa tryby, Call to Arms, gdzie musimy się bronić przed falami zombiaków atakującymi. Spodziewałem się lepszego klimatu, lepszej atmosfery po tej grze. Myślałem, że zrobią coś na wzór zombiaków w jedynce, no ale niestety, jak możecie zobaczyć na wideo za mną, broniliśmy się z jakimś tylko jednym kolegą, nie moim kolegą, przypadkowo był też Polakiem, prostytucjusz. Propsy za nich, zajebista odprawa. No więc oczekiwałem, że będzie jakiś fajny klimacik horrorystyczno-zombiakowy, chociaż zombie nie lubię. A w zamian był oczywiście Blood Moon. Taki klimat wokół miasteczka był spoko, ale same zombiaki to nic innego jak zwykli kowboje, bandziory, którzy atakują nas w zwykłych Call to Arms, tylko że mieli zombiakowy skin na sobie. I tyle. Jeździli konno, powozili kurwa zaprzęgi, strzelali z różnej broni, rzucali się kierami, dynamity i tak dalej. What the actual fuck? No to pierwszy disappointment. Dzisiaj rano udało mi się na chwilę wskoczyć i jest tam drugi mode, chyba nazywa się Dead to Night, coś takiego. Sprawdzę i tam pewnie znalazłem tutaj. No i tutaj znowu było nas trzy grupy po dwie osoby. Polowaliśmy na siebie, można było złapać jakąś maskę, która dawała super moce. Wtedy człowiek wysoko skakał, atakował, wyglądał jakaś tam bestia, coś takiego. Bardzo fajnie to wyglądało, o wiele lepiej niż Call to Arms. Zombaki te same, biegające normalnie, strzelające, atakujące i tak dalej, i tak dalej. Ale tu chodziło o to, żeby się na siebie polować, żeby zdobyć tą maskę i mieć tą super moc i wykończyć jak najwięcej przeciwników w czasie, który jest podany na ekranie. Ja oczywiście trafiłem na jakiegoś przygłupa, który kurwa całą rozgrywkę spędził kręcąc się w kółeczku i strzelając w ziemię. No niestety, tak, taka kolej rzeczy, takie życie jest brutalne, że czasem trafisz na takiego nuba, który zagrasz jak ja, coś tam zrobi, ale niewiele, a czasem trafisz na takiego kurwa kadłuba, który po prostu, nawet nie że będzie AFK, ale będzie się kręcił w kółku jak gówno w przeręblu, robiąc nic. Nie będę wam chyba opowiadał historii Halloween, skąd się wzięło i dlaczego, dlaczego się robi dynie, bo to sobie możecie wygooglować, a mi zostało jeszcze jakieś 15 minut, zanim moje dzieciaki wrócą do domu. I będzie zaraz zapierdziel jako tata. Jeśli gdzieś tam ktoś z was gra w jakieś inne gry, które też sezonowo świętują różne rzeczy jak Warcraft czy właśnie Red Dead, święta albo Halloween, a szczególnie Halloween, podeślijcie mi nazwy, z chęcią spróbowałbym coś naprawdę takiego klimatycznego. Wiem, że Call of Duty to ma, ale tam się nawet nie będę logował, bo mnie dzieciarnia zarżnie na samym starcie, co bardzo niszczy moje ego.
No, ale jeśli ktoś ma coś wartego polecenia... O właśnie, poczekajcie, bo jeszcze muszę spać Destiny. Może dzisiaj się zaloguję. Wracając do tematu. Jeśli ktoś ma coś wartego polecenia, to warto zagrać, sprawdzić, co obchodzi Halloween, tak jak Warcraft i Red Dead i tam inne gry, to poproszę mi tu tam w komentarzach rzucić linki. Wujek, waderek sobie sprawdzić. A tymczasem, borem, lasem, uciekam, bo zaczyna mi słońce za chmur wychodzić w tej deszczowej Anglowni, co jest jakimś promyczkiem nadziei na to, że dzień będzie jeszcze udany. Pozdrawiam serdecznie, miłego Halloween i czego tam jeszcze sobie życzycie i co tam jeszcze obchodzicie. Live long and prosper!